Cześć, witamy Was jak zwykle w następnej wędkarskiej ścieżki, tym razem na spinningu. Była już woda naszego stowarzyszenia, była ostatnio woda PZW, tym razem będzie, co prawda już nieaktualna nazwa, ale dalej popularna zerówka, nie należąca oficjalnie do nikogo, na pewno mająca właściciela. I zobaczymy, jak to nam pójdzie. Andrzej, jak okoczołowy pesymista, jak? Jest uśmiech, jest dobrze, słuchajcie. No nic, no. Nowa wyprawa. Dzisiaj spinning, tak jak Jurek wspomniał, albo nie wspomniał. Liczymy, że złowimy tu jakiegoś drapieżnika, a czy nam się uda, no to zobaczycie w filmie. Uda się na pewno, bo jak nie nam, to komu te rybki będą brały? Wiecie, pełen optymizm, bo inaczej to nic z tego nie będzie. Ale uśmiech jest, jest dobrze, to jest dobrze. Jest woda Andrzeja. Andrzej jest zajarany trochę tą wodą, także zobaczymy, jak to dalej będzie. Oglądacie nas w dalszej części. To jest taka kępka trawy. Jako taki wysepek, kępek trawy lubią stać drapieżniki, zarówno szczupaki, jak i okonie. Drobnica pływa i będziemy próbowali coś spod tego wyciągnąć. No jest co jest. No i takie broczki nam dzisiaj biorą. No i co tu zrobić na to? No nic nie poradzimy. Pokazujemy to, co jest. Pierwszy rzut i od razu bierze. Jest, ale piękny okoń. Mamy pierwszą rybkę, otwarcie dnia i ślicznego okonia. I dla takich, zobaczcie, piękny. Dla takich ryb przyjeżdża się tak rano. Zmierzymy. Zmierzymy i wypuszczamy. Trzymam wędkę. Może mi się dlatego nie wbił, bo to okoń było nie. Wiesz? Ile jest na żył? No ponad 40 cm, widzisz, 40,5 cm. Przybliżę Wam tutaj. No i tak wygląda. Dobra, bierzemy go do podbieraka i wypuszczamy. Dwa w jednym. Wypuszczamy rybkę. Słuchaj, to ja go może tak, żeby w tym podbieraku mi się nie kręcił. Znaczy go wyjmie. I wypuszczamy. Niech płynie sobie dalej. Andrzeju, no to powiedz. Powiem ci tak, no dla mnie dzisiaj mogło się już skończyć. Ja jestem zadowolony. Ja wiem, taki że... okoń... Wiecie, koszulki nie wziął, widzę chyba. Nie, nie, koszulki nie wziął. Ale powiem ci, no po takie okonie się przyjeżdża, nie? To jest zawsze taki nasz cel. No wiadomo, nie wszędzie te ryby takie są. Trzeba poszukać takich miejsc, gdzie bardzo mało wędkarzy można się spodziewać i tam zawsze się coś fajnego trafi, bo ta ryba tam jest. My staramy się ją, zawsze ją wypuszczamy, żeby się nią cieszyć następnego razu, nie? Wcale to nie było takie oczywiste, że dzisiaj coś nam będzie brało, bo troszkę jest zmiana pogody, ale przy drugim rzucie już trafił się fajny okoń. Mnie to cieszy, mi to już powiedzmy mogłoby wystarczyć, bo 40 cm okoń, tak powiedziałem przed chwilą, nieczęsto się zdarza. Jestem już zadowolony. No, wędkujemy dalej. Kolejna zatoka. Trochę pokryta już pyleniem. Chyba to topolni. I będziemy tu próbowali z niej coś powalczyć. I taka brzydeweczka weszła. Uwolniłem go. No wychodź.
Wychodź, kolego. Odpłynął sobie. O nie, jeszcze siedzi. Trochę mam za głęboki podbierak. O, teraz jest. Poszedł do podbieraka, bo go nie ma. I tak to wygląda. Raz jest większa, raz mniejsza, ale ważne, że jest rybka. Trzyma to szczupaka i zobaczymy. Ale on się zabogzł. On się złapał za grzbiet. I dlatego? Dlatego był taki. Myślałem, kurde, co tam za szczupak. Wydawało się, że jest to potężna ryba. Słuchajcie, zaraz wam go przedstawimy. No, taki w granicach. No, 40 parę centymetrów. Dobra, niestety, niech, ale niech wraca. Wracaj, kolego, do wody. I po mamę. I powiedz, żeby te większe przyszły. Piękny trzcinowy brzeg. Trochę ze stromym podejściem. Ale ryby lubią takie brzeg. Szczególnie drapieżne, bo jest tam drobnica, ma się co schować. I będziemy próbowali coś tu połowić. Zobaczcie, takie rybki nabiorą. No ten fajny już Jurek był. Ale jeszcze będzie. To nie jest tak. No i poszedł, że go nie będzie. Po starszego albo młodszego brata. Zobaczymy za chwilkę, co będzie dalej. No i następny, jak to my nazywamy, okoń z klasy Brytan. Słuchaj, prosiliśmy go, żeby popłynął po brata, a popłynął do przedszkola po brata. Pomocne rodzeństwo. I tak to wygląda. Czajmy się z Andrzejem. Wiecie, jak za okupacji wielka konspiracja. No ale takie nastały czasy, że no nie za bardzo możemy pokazywać te brzegi, to wszystko, bo wiemy, że niektórzy oglądają nasze filmy tylko po to, żeby pojechać i wybrać te ryby. Pojechać i wybrać. I wiemy to z własnego już doświadczenia, no, że staramy się, mimo to, że tak ukrywamy, to tak nie za bardzo nam wychodzi. Andrzej, na co ci wzięły tym razem? Gumka. Gumka. Malutka gumeczka, taka z 4-5 cm, imitacja takiej rybeczki. Takiej malutkiej uklejki w zasadzie. No i parę podbić, jeden, drugi okonek, dwa spadły, no ale się nie załamujemy. Te fajne już było. Nie były, tylko jeszcze będą. Liczymy. Andrzej mówi, były, no bo Andrzej, wiecie, nie wędkujemy koło siebie i to jest ten problem na spinningu. Ja z jednej strony zatoczki, Andrzej z drugiej, no i dwa szczupaki takie, już klasy naprawdę porządnej, w granicach 90-80 cm spadły. No niestety, zanim ja tam dolecę, Andrzej go chce przytrzymać i to się zaczyna po prostu problem. No niestety tak to jest. Słuchajcie, ale no trudno. Zostaną do następnego razu i tak by wróciły do wody, no a że wróciły przedwcześnie, no to już nic nie zrobimy. Łapiemy dużo też takich drobnych szczupaków, takich 40-centymetrowych. No ale to wiecie, no dwa wcześniej już widzieliście i więcej ich nie zamierzamy pokazywać, bo to po prostu wstyd. Niestety, no ale cieszy nas jedna rzecz. Dlaczego pokazaliśmy te dwa wcześniejsze? Dlatego, że one po prostu się wytarły i są. To znaczy, że jest nadzieja na przyszłość, że złowimy większego szczupaka. I z tego też trzeba się cieszyć i pokazywać to, co jest. Dobra, idziemy dalej, będziemy walczyli. Zobaczcie, jak pięknie kwitnie koniczyna. Jaką ładną barwą, taką bordowo-czerwoną. Ślicznie to wygląda.
Zobaczcie, no taki niewielki, no ale no po prostu takie nam biorą i takie wam pokazujemy, bo takie jest wędkarstwo. W ogóle cieszymy się, że są, bo jesteśmy na wodzie zerowej, a ostatnio jak widzieliście na wodzie PZW też nie było rewelki. No. Dobra, puszczamy go i niech idzie. Wrzucę go, bo nie chcę skakać, pewnie mu się nic nie stanie. No. On odpłynął. I niech pływa dalej. I zobaczcie, taka płytka zatoka. I obławiamy, bo co nam zostało? Nie mamy wyjścia. Musimy obławiać, żeby jakieś rybki były. O. Jest to jakiś... Przeogromny. Przeogromny. Klasa Brytan. No ale... Ale jest. I już cieszy. Jurek, ale pochwal się. Taki klasy Brytan. Muszę wziąć szczypce, żeby go wypiąć. No ale co, no fajnie, fajnie, że coś bierze. Nawet takie Brytany. Wypuszczamy, zobaczcie, się jak ładnie nastoszył. I jak widzicie, próbujemy różnie. Jurek przykucnął, żeby nawet nie było dziś bułatrawy. Dobrze, tak nie jest. Andrzej może wam przybliży. Obrotóweczka dzisiaj jest po prostu najskuteczniejsza. Żadne woblery, gumki trochę słabiej. No, zdecydowanie. Ale dzisiaj no po prostu obrotówka robi całą nam robotę. No. Rzucam dalej. No to jedziemy z tym. Tutaj okonki powinny być. Może nie będą duże, ale na pewno będą. Zakładamy wahadłóweczkę, bo woblerek się nie sprawdza i zobaczymy, jak one będą na to reagowały. A tak czułem, że to może być sum. Zaraz, gościu, pójdziesz. I jak widzicie, warto było zmienić podbierak na większy. No. Bo on będzie gdzieś kometa miał, nie? Tak, jasne. Tak myślę, że spokojnie. Dobra, zaraz. Zaraz się za niego zabieram. Popatrzcie, taki sum. Niech wraca. I popłynął. No mamy taką perełeczkę zawodniczą i wypuszczamy go z tego przeogromnego podbieraka. Łatwiej go będzie o... Poczekaj, o teraz go, puszczamy go. I niech sobie pływa na spokojnie do swojego środowiska. Kończymy dzisiejsze nasze spinningowanie. Trzeba powiedzieć, że dosyć udane. Warto było tych kilometrów trochę narobić na tej wodzie zerowej, poźwirowej, o której zakończono wydobycie. Okazuje się, że w takich wodach i też jest piękna rybka. Andrzej ładnego konia jak zwykle, 40 i ładnego suma. Pozostałe rybki spadły. To co spadło, to spadło. Ale pozostałymi, no, mówiąc uczciwie, nie ma się co chwalić za bardzo. No, maluchy. Ale takie, no, takie jest wędkarstwo u nas w kraju, niestety, tych ryb
drobnych jest bardzo dużo. Chociaż i tak ostatnio żeśmy naczekali, że w ogóle z okoniami jest wielki problem. Na dzisiaj trochę tych okoni było, ale były naprawdę małe. Może ktoś da im czas i szansę na to, żeby zdążyły podrosnąć i za jakiś czas nas cieszyły, jak tu przyjedziemy. A jeżeli nie nas, to innych wędkarzy. Ale oczywiście pamiętajcie, zasada kormorana nie powoduje, że ryb przybywa. Po prostu tych rybek jest coraz mniej. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie gdzieś z nad wody.